Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na analizę pełni 19 listopada 2021, godzina 9:57. Zanim przejdę do analizy, pytacie często, dlaczego raz widać, raz nie widać. No i to jest właśnie tak, jak to tłumaczyłam, czy też wyjaśniałam. Czasem nie mam możliwości znalezienia się w miejscu, w którym spokojnie mogę cokolwiek nagrać, w formie oczywiście wideo. Jak również pracując głosem, czasem miewam chrypy i unikam sytuacji, która powoduje, że osoba, która obrabia dla Was te wszystkie filmy, miałaby jeszcze więcej pracy, wycinając moje chrząknięcia, moje kaszle itd., itd. A zatem jest to jakaś przyczyna. Dobrze, zapraszam na pełnię 19 listopada 2021. I powiem tak, że ta pełnia mi się podoba. Słuchajcie, to jest moje zdanie, oczywiście subiektywne, jak wszystko, co widzimy i zauważamy, ale na taką pełnię długo się czeka. I nie tylko dlatego, że oczywiście witamy ją z pewnego rodzaju emfazą, że jest połączona z zaćmieniem, ale również dlatego, że jest niezwykle klarowna i poprzez to, że jest klarowna, jest dla nas korzystna. Oś pełni to 27-14 znaków byka i skorpiona. No i to już wiecie, że w byku oczywiście znajduje się księżyc, a słońce znajduje się w skorpionie, odległość między nimi 180 stopni, inaczej nie ma pełni. Na Warszawę wygląda to całkiem niebagatelnie, ponieważ ascendent mamy pod koniec strzelca, dokładnie 29-49 tegoż znaku. Skoro tak, to całym horoskopem pełni rządzi Jowisz ze znaku wodnika. Jowisz jest w drugim domu. No i to jest takie piękne preludium tej pełni. Węzły księżycowe dotykają osi pełni. No i tutaj oś, tam oś, bo węzły też tworzą swoją oś i mamy zaćmienie. No dobrze, wszystko co wiemy o zaćmieniu, mówimy sobie, że zaćmienie jest dziwne, że jest trudne, że błąkamy się troszeczkę jak te owieczki, że często patrzymy wstecz. Wszystko prawda. Dodając do tego oś byk skorpion, fakt, że to jest oś gospodarcza, oś zasobów. Innymi słowy, zasobów to jest to wszystko, co posiadamy w formie nie tylko materialnej, ale również w formie energetycznej, w formie psychicznej, w formie emocjonalnej. Czyli innymi słowy, ile z czego i dlaczego lub też czego posiadamy. Co się komu należy i za co. Proporcje wkładu pracy, wkładu energetycznego w stosunku do tego, co dostajemy w zamian. A wspomniany już Jowisz, który jest w kwadraturze do Merkurego i jednocześnie do osi pełni, wnosi w sektor zasobów i posiadania zamęt. Słuchajcie, Jowisz nie jest tylko dobroczynną planetą. Czasem właśnie wprowadza nadaktywność, nadinterpretację. I w związku z tym, że mamy taki kwadrat, to czasem nasza praca przestaje być inspirująca, no bo zdajemy sobie sprawę podczas pełni, kiedy jest wszystko jasne, że niezależnie od tego, ile byśmy energii na tę pracę przeznaczyli, zawsze będzie nam towarzyszył brak. Ten norwidowski z fortepianu Chopina, na przykład. Jowisz, jak powiedziałam, nie zawsze nas rozpieszcza, tylko powoduje zapchanie nieistotnymi informacjami, zwłaszcza jeżeli jest w kwadracie oczywiście do Merkurego. Celem tych informacji jest dezorientacja i dezinformacja. I powiem tak, że to jest taka pełnia, kiedy bardziej odczuwamy niż rozumujemy. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to jest dzięki temu, że mamy węzły księżycowe na osi, że kiedyś było nam lepiej i szukamy owego kiedyś i szukamy przyczyny, poprzez którą, czy dzięki której było nam lepiej. I znowu, odczuwając bardziej, możemy w tę pełnię odkryć swoje przeznaczenie.
szlak, którym należy pójść, zdając sobie sprawę z tego, że to, co oficjalnie wiadomo podczas pełni, może być jedną wielką niewiadomą, że w tym wszystkim, co nas otacza, jest brak logiki czasem. A Słońce mamy w relacji z ogonem smoka. Co innego słyszymy, co innego czujemy, powoduje to pewnego rodzaju konflikt w naszym środku i w związku z tym zaczynamy bardziej wsłuchiwać się w siebie, mimo że jest to pełnia. I powiem Wam teraz, dlaczego ta pełnia zasługuje na szczególną uwagę i staje się wytyczną na dłużej dla wszystkich osób mających zmysły do odczuwania, zmysły do posługiwania się nimi i rozum, który pozwala na samodzielne odbieranie świata i rzeczywistości. Słońce ma trygon do Neptuna. Piękny układ. Księżyc ma trygon do Plutona. Krzyżują się szlaki i losy nasze z innymi. Kogoś spotykamy na szlaku, ale o tym potem. I rozumując sercem, zmieniamy swoje przeznaczenie. Rezygnujemy z pewnego rodzaju uzależnień i pozornie ofiarowanej nam wolności i pozornie ofiarowanych nam możliwości. Nadal mówię o Jowiszu w kwadraturze do pełni. Zauważamy, że nasze uzależnienia, summa summarum, czasem mało warte, zabierają nam bardzo dużo energii. A w zamian, no właśnie, ów brak. I teraz tak, poddając się rytmowi, duchowi czasów, to jest ta planeta pokoleniowa w kontakcie z pełnią, każda pokoleniowa w kontakcie z osobistą coś takiego robi, poddając się również rytmowi wewnętrznemu, mamy okazję przebić się przez wyhamowanie, przez pozorną naszą niemożność. Okoliczności wszystkiego, co nas otacza, znaczy nie wszystkiego globalnie, ale tego, co nas otacza. Czyli znowu koszula bliska ciału i moje podwórko, moje okoliczności przyrody, stają się bardzo jasne. I rozumiemy to wszystko, co dotyczy naszego bezpieczeństwa materialnego, mamy taki przebłysk, jak i bezpieczeństwa duchowego. Pełnia to jest taki układ w tym momencie, gdzie możemy włączyć się w rozumienie wyższego sensu. Gdzie opuszczamy nasze wąskie ego. Nie, żebym miała pretensje do ego. Ono jest bardzo ważne. Ale w tym momencie ono może być miotane lekko przez Jowisza, który daje złudną nadzieję końca niedogodności. I przechodzimy dzięki trygonom w odczuwanie, w budowanie na wartościach wewnętrznych. Niekoniecznie oczywistych, ale oczywiście bardzo prawdziwych. Neptun i Pluton w kontakcie ze światłami, czyli ze Słońcem i Księżycem, oferuje niezwykłe rozwiązanie każdej sytuacji. No, każdej sytuacji poprzez objawienie i oświecenie zarazem. Pełnia mocna, głęboka, oferująca nam przebudzenie takie lekkie, odejście od ułudy, która jest polana sosem realności, sosem niby to logiki. I w zamian podczas tej pełni otrzymujemy indywidualne wytyczne do życia w całkiem odmienionych warunkach. Ta pełnia nas odmienia, odmieni, celuje do środka i od środka, przełamuje to wszystko, co w naszym życiu wydawało się nienaruszalne, ale w sensie pozytywnym, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo nas odblokowuje. I tego wszystkim serdecznie życzę, abyście poczuli, jak majestatyczna w pewnym sensie jest ta pełnia. Abyście właśnie w taki sposób radosny ją odebrali i odebrały. Oczywiście opowiem teraz, cóż ta pełnia oferuje poszczególnym znakom zodiaku. No i mamy na początek barana. Znak oczywiście kardynalny, ognisty. I to dla baranów bardzo uczuciowa pełnia. Ruszająca z posad zasadniczą postawę takiej lekkiej drwiny z tego, że ktoś bywa romantycznym i zakochanym, tudzież romantyczną i zakochaną. Tak? Tutaj baranom się troszeczkę zmieni, ponieważ ta pełnia to czas na wyznawanie uczuć własnych, romantycznych nieco.
Zanim to oczywiście nastąpi, wejdzie się, czyli wy wejdziecie, kochane barany, w istotę tego, co wiecie o swoich emocjach. I zdziwicie się, jak do tej pory one były dla was bardzo mało czytelne. Marsa macie w Skorpionie. Mamy w Skorpionie, ale macie w Skorpionie, ponieważ Mars to jest wasz stary władca. I podczas zaćmienia Mars odkrywa to wszystko, co w was bardzo głęboko siedzi. Tak, powrót do przeszłości, a jakże? Czasem wypływa na powierzchnię jakiś fakt z życia rodzinnego, taki niby mało znaczący. I rozpoznajecie, oświecacie się samoistnie podczas tej pełni, że ów fakt mógł wpłynąć na waszą postawę obronną. A czasem na to, że uciekacie z głośnym krzykiem, gdy odzywają się w was głębokie emocje. Albo też tak bywa, że ranicie osobę, która powoduje rezonans z waszymi uczuciami, która powoduje możliwość otwarcia się. No i teraz to rozpoznajecie. Zatem powiedziałabym, że ustalacie swój stan emocjonalny. I jak już go zlokalizujecie, jak już zdiagnozujecie, no to idźcie przed siebie i wyznajcie miłość. Powiedzcie o swoich uczuciach. Zacznijcie w końcu cieszyć się z bliskości drugiej osoby i bliskością tej drugiej osoby. Pełnia z takich innych sytuacji, które też was na pewno interesują, to szansa na zamknięcie zaległych spraw urzędowych i zawodowych. Ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że poczujecie i zrozumiecie, że w emocjach tkwi wasza siła, w tych już wyczyszczonych. I w związku z tym, z taką otwartą przyłbicą pójdziecie sobie w świat. Pierwsza historia w tej pełni jest zamknięcie tego, pierwszą historią tej pełni jest zamknięcie tego, co was już nie wzmacnia. To jest ten klimat uczuciowy, odległy, emocji, które wydawałyby się do tej pory niezwiązane z wami, ale one was blokują nawet w trywialnych sprawach urzędowych. Także zamykajcie, potem róbcie swoje, wyznajcie swoje uczucia. Powodzenia wam życzę. Co u byków? Byka dotyczy zasada partnerstwa tym razem. Po pierwsze, to jednak powrót do przeszłości. W pewnym sensie to jest przypomnienie sobie starych trudności. No, w sumie mamy jednak sytuację, kiedy węzły księżycowe są bardzo blisko pełni. To jest również przypomnienie sobie trudności partnerskich dotyczących bycia z kimś i podczas pełni może was olśnić, że tak na dobrą sprawę wchodzicie w każdą relację. Tu wam się przyśnią nawet relacje odległe, zbyt mocno idealizując swoich partnerów. I to nie jest taka sytuacja, że tylko idealizujecie partnerów swoich biznesowych. To jest również sytuacja, która mówi o tym, że idealizujecie swoich partnerów życiowych. Jedno i drugie, a działa na tych samych zasadach. I powiedziałabym, że jakaś rolka aparatu się przewinie, no i oglądacie ją od końca. W związku z tym nie przyspieszajcie niczego. Nie poddajcie się takiej hipnozie, że trzeba natychmiast coś zrobić. Przyglądacie się zachowaniu osób, również przyglądacie się sytuacjom, które was dotykają jednocześnie podczas tej pełni i macie taki niepokój w sobie, że to już kiedyś było i zaczynacie odczarowywać sekwencje przeszłościowe po to, żeby przyszłość była lepsza. Zdaję sobie z tego sprawę, że pod wpływem Urana do cierpliwych teraz nie należycie, ale potraficie wyjaśnić sobie to, co najistotniejsze w relacjach i innym sprawy, które dla was, z waszego punktu widzenia, są najistotniejsze w danej relacji, w danym układzie, w danym kontrakcie. Oczywiście zrozumiecie w końcu, czego oczekujecie od układów, jakie one mają być i
macie genialną umiejętność podczas tej pełni, parę dni po również, aby dobrać odpowiednie słowa, by innym swoją postawę, swoje oczekiwania wyjaśnić. Wtedy, jak się zdobędziecie na takie wyjaśnienie, całkiem szczerą rozmowę, i świat, i ludzie będą takimi, jakimi od dawna chcecie, aby się stali. I jednocześnie wy, to też działa na was, odmienicie się. To jest ten element przyszłościowy, który przynosi wam pełnię. A więc też życzę wam, wykorzystania jej w 100%. Co u bliźniąt? Bliźniętom powiem tak. Odłóżcie na jakiś czas sprawy zawodowe. Oczywiście sprawy zawodowe zawsze są ważne, a sprawy bytowe też są ważne, jako że temat pełni to jest również byt, w jaki sposób o niego zadbać, ale na chwilę te sprawy na bok, zarabianie pieniędzy, walkę, czy to o ogień, czy o byt, wszystko jedno, odłóżcie to. Pełnia dla was jest taką wytyczną, aby zająć się tymi, których kochacie. Tymi wszystkimi, którzy są treścią waszego życia. To jest ten klimat węzłów księżycowych, które dotykają czegoś bardzo, bardzo subtelnego u was. I wejdźcie w to. To jest moment ważnych komunikatów. Teraz powtarzam to dosyć mocno. Komunikatów, a nie wyznań. Nie obietnic czy wizji, lecz właśnie komunikatów, słów, przekonań dotyczących wzajemnej ważności. Tak jak sobie wyobrażacie bycie razem w związku bardzo osobistym, bardzo intymnym. I to znowu nie jest monotonna opowieść o codzienności, lecz o tym, co nowego, co twórczego, co niezwykłego możecie zrobić razem. Taką macie pełnię. Zauważacie, że osoby, z którymi jesteście, są połączone z wami nie tylko poprzez rodzinę, ale poprzez pasję, poprzez entuzjazm, poprzez szczególne zainteresowania i to one was po raz kolejny zjednoczą i podkreślą ważność waszej relacji, jej olbrzymie znaczenie. Macie podczas tej pełni dużo do powiedzenia, a zatem będzie tak, jak zakomunikujecie, jak powiecie, jak oświadczycie. Bycie razem może być fantastyczną przygodą, zatem zacznijcie ją już teraz z pełną świadomością. Właśnie z tym elementem oświecenia, że tu i teraz wiem o sobie więcej i wiem o swojej potrzebie emocji, miłości dużo, dużo więcej niż przedtem. I z takim nastawieniem wyjdźcie sobie naprzeciw tej pełni. Z całą pewnością będziecie zadowoleni potem z tego, co zrobiliście, z kroków, które właśnie w tym momencie poczyniliście. Bardzo istotna dla was pełnia. Co u raków? No to jest ciekawe właściwie, jeżeli chodzi o wasz znak. Powiem tak, nic tylko zmienić zawód, jeżeli chodzi o wszystkie raki albo o część raków. To jest bardzo ważna sekwencja. Można zostać pytią, można zostać magiem, magiczką, czarodziejką, uzdrawiaczem, uzdrawiaczką, można zostać wiedzącą czy wiedzącym. Bardzo ciekawy układ. Jako że ta pełnia dla was, zobaczcie, jest byk, jest skorpion, są świetne układy, które powodują niesłychany wgląd w podświadomość. Z możliwością jednocześnie przewidywania tego, co będzie. To jest potęga podświadomości, w którą teraz wchodzicie lekko, łatwo, przyjemnie i od razu wiecie, co będzie dalej. To jest bardzo odkrywcza dla was pełnia. Odkrywacie swoje nieznane talenty. Możecie się nawet zdziwić, że aż tak. Zaczynacie posługiwać się w sposób bardzo biegły i sprawny metodami, o których nawet nigdy nie słyszeliście. Ktoś je nazwie, a wy będziecie zdumione i zdumieni, że to już umiecie. Ponieważ ta pełnia daje taki niezwykły wgląd, możecie się poczuć bardzo mocno obdarowani.
Jakby nagle każda tajemna kraina stała przed Wami otworem. To jest również kwestia tego rodzaju, że świetnie pracujecie, że świetnie rozumiecie, co robicie, tworzycie. To jest tak naprawdę tworzywo, które dostajecie do ręki i możecie zrobić to, czego akurat potrzebujecie. I rozumiecie podczas tej pełni, dlaczego ktoś jest Wam pisany, a ktoś inny nie. I to jest takie proste, to jest takie łatwe wejście w coś takiego. Inaczej. To jest taka pełnia, gdzie wiecie, z kim Wam jest po drodze. No i oczywiście nie wahajcie się. Trzeba to od razu obwieszczać. Bez oczekiwania na lepszy moment, bo lepszego momentu długo, długo nie będzie. Słuchajcie, tak Wam się wszystko ładnie składa podczas tej pełni. Mało tego, jeżeli niektórzy z Was z jakiejś przyczyny uważają, że w relacji jest ciężko od dawna, to rozumiecie drugą stronę partnerki, partnera, tak jakby otworzyła się przed Wami biblioteka Akaszy czy kronika Akaszy. Czytacie te wszystkie informacje, które Wam są potrzebne, dzielicie się nimi. Opowiadacie o nich, jesteście bardzo przekonujący i przekonujący i te informacje płyną do Was lekko i również teksty, które podajecie innym, też są odczytywane przez innych z łatwością. Zatem w ten sposób możecie wykorzystać tę pełnię. Co u lwów? No mamy byk, skorpion, ciekawie, nie? Do tego wszystkiego Jowisz w wodniku i słońce we lwie, czyli inaczej kwadrat na kwadracie, kwadratem pogania, bo inaczej układu tej pełni nie mogę nazwać. I uważajcie, dla Was to jest takie bardzo ciekawe, bo możecie mieć stuprocentową pewność, nie, wrażenie stuprocentowej pewności, że każda historia życiowa właśnie doszła do momentu przełomowego. Czyli macie typowy wóz albo przewóz. No, coś takiego, że już jest ten przełom i teraz chcę zadziałać. A lwy lubią szybko podziałać. Jednak jeszcze nie teraz. Pełnię macie na odrzucanie starych naleciałości. Starych, bardzo starych naleciałości. Jest w sumie też zaćmienie. Czyli wracacie pamięcią do relacji rodzinnych, do relacji z rodzicami, dziadkami, ze swoimi przodkami i zauważacie w nich siebie. Siebie jako dziecko, małego chłopca, małą dziewczynkę. Zauważacie, jak często byliście niecelnie odbierani i odbierane. Bez możliwości otwarcia się na własną psychikę i bez możliwości otwarcia własnej psychiki. To był obszar zamknięty. Zatem ta pełnia jest potrzebna po to, żeby zauważyć mechanizmy wejścia w tryby i Wy możecie w tych trybach być do nadal. To są takie tryby, których nie lubicie. Zauważacie, skąd to się wzięło i dlaczego przy tym tkwicie, czasem z uporem maniakalnym wręcz. Najwięcej informacji, to jest też ciekawe, otrzymacie w temacie możliwości zarabiania pieniędzy. Tak mają lwy, to jest kwadrat na kwadracie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak to zabrzmi, ale wiele osób spod znaku lwa otrzyma informację dotyczącą własnych ograniczeń, na przykład tego, że upierają się przy pracy, która gwarantuje jako taką przeciętność. A wiadomo, że wy przeciętności pod żadnym pozorem nie kochacie, nie lubicie jej. Także to jest ciekawe doświadczenie i ciekawy oczywiście wniosek. Mało tego, jak już wywnioskujecie, jak już zlokalizujecie się w tej przeszłości rodzinnej, albo zlokalizujecie kogoś, kto miał podobnie i wy niejako kontynuujecie jego linię, to dostajecie odpowiedź, co zrobić, by to przetrwać. Natychmiast dostajecie odpowiedź. Tak jak powiedziałam, to nie jest jeszcze wóz albo przewóz. Prześpijcie się z tym do czasu, aż słońce wejdzie w znak strzelca i wtedy możecie sobie spokojnie, bez przeszkód działać. Co u panien? Znak panny to przełomowe sytuacje. Przede wszystkim w życiu miłosnym. Dużo
a podczas tej pełni uczuć, życia miłosnego, psychiki, tego, co w środku. Ale panny mają po swojej stronie i planety osobiste, i planety pokoleniowe. Tak wam się akurat ułożyło. Czyli macie sekstyle do skorpiona, trygony do byka, oczywiście trygon do koziorożca, tam mamy planetę Plutona i oczywiście jeszcze opozycję do Neptuna. Tak? Czyli macie piękny układ. I pełnia, ponieważ są i planety osobiste, i pokoleniowe po waszej stronie, nie będzie niczym przypadkowym w waszym życiu. Bardzo istotna pełnia. Panny samotne oczywiście rozpoznają swoje potrzeby partnerskie, wyartykułują je i będą oczekiwać więcej. I mało tego, oczekiwania te się spełnią. Czyli to jest taki ciekawy wgląd. Doświadczacie siebie w relacjach, zauważacie, że relacje na przykład są niektóre siermiężne i nie odpowiadają wam. W związku z tym idziecie dalej. Mówicie o swoich potrzebach i to, że powiecie i to, że sobie zdacie z tego sprawę, spowoduje delektowanie się wspólnym szczęściem, jeżeli jesteście akurat w jakiejś relacji. Wiadomo, że szczęście zawsze łatwiej jest dzielić we dwoje. To jest sytuacja, kiedy czujecie się kochane, zadbane, zaopiekowane. Świat na pewno będzie się kręcił wokół was i ta pełnia da wam zrozumienie, na czym polega tajemnica szczęścia, waszego indywidualnego. To nie chodzi o szczęście globalne, na to nie ma co liczyć, ale indywidualne jak najbardziej. To jest układ, kiedy we dwójkę można dzielić pasje, wspólne pasje zamiłowania, nawet zamiłowanie do sportów ekstremalnych, które gdzieś tam się pojawi w tle, będzie czymś dla was fantastycznym. Także wykorzystujcie ten czas na naukę tego, jak być szczęśliwą, jak brać szczęście, które się otrzymuje. Nie żałujcie sobie, delektujcie się i bierzcie całymi garściami. No dobrze, a spytacie, a te panny, które partnerów nie posiadają? To jest tak, że jak wyartykujecie, czego potrzebujecie w związku, to naprawdę ta pełnia i następny nów, gdzie wchodzą nam znowu sytuacje zaćmienia i układy z węzłami, przyprowadzą kogoś, przywołają kogoś, kto będzie dla was ważny i oczywiście wy też będziecie ważny dla niego. Także piękna pełnia dla wszystkich osób spod znaku panny. Co uwag? Co z wagami? Spytamy się. A, zacznę cytatem piosenki, ale śpiewać nie będę, bez obawy. Bo ja, proszę pana, jestem na zakręcie. Pańskie lewo to jest moje prawo. No, ciekawe. I właśnie w ten sposób wygląda dla was ta pełnia. Odzwierciedlając w 100% wasz stan emocjonalno-mentalny. Kładę nacisk na stwierdzenie emocjonalno, ponieważ zazwyczaj jesteście mentalne, a tutaj emocje będą grały pierwszą rolę i bardzo dobrze. Macie poważne sprawy do rozważenia. Cudownie, ponieważ możecie to robić bez pośpiechu i bez pochopności, które nie lubicie. Słuchajcie, Wenus aż do 6 marca 2022 roku znajduje się w znaku koziorożca. A będzie po drodze oczywiście Erka, więc będą porównania, a będą nawet niedopasowania, tylko kontrastowanie czegoś z czymś. I do 6 marca 2022 roku musicie podjąć decyzje ostateczne. Takie decyzje, których tematykę rozpoczął nów, zapoczątkował nów. No i kontynuacja tego, co się działo na nowiu, podczas nowiu, będzie podczas tej pełni. Także ciekawy zakręt, ciekawe lewo i prawo. Marzy wam się wyjście na wolność. Oczywiście Wenus w Koziorożcu pokaże wam wszelkiego rodzaju meandry tego wyjścia na wolność. Wenus w Koziorożcu w kwadraturze do waszego znaku, czyli wygody i niewygody, trudności i udogodnienia sytuacji nowej, w której się chcecie znaleźć. To jest czas na rozwijanie skrzydeł, na działania całkowicie od was zależne.
i macie szereg pomysłów. Tak jak mówię, do 6 marca powinna być decyzja, także spokojnie sobie ją rozważacie. Nie patrzcie oczywiście na rodzinę, ani na dotychczasowych współpracowników. To jest tak, jakbyście mieli i miały przestrzeń zadaniową już zrealizowaną. I teraz jest tylko to, co sprzyja waszemu rozwojowi i rozwojowi innych. Poprzez to, co was inspiruje, to, co jest dla was natchnieniem, rozwijają się inni i wy macie satysfakcję. Czyli ta tematyka pełni co, komu, za co i dlaczego do was idealnie pasuje, idealnie powraca. I pełnia pokazuje wam dokładnie, precyzyjnie, co to jest ten rozwój, w jaki sposób się nań otworzyć i jak to strategicznie i taktycznie przeprowadzić, aby był wilk syty, no i koziorożec cały, ta Wenus jest w koziorożcu. I tego oczywiście wam bardzo serdecznie życzę. Co u skorpionów? No to jak się czujecie po nowiu w waszym znaku? To jest pierwsze pytanie, jest bardzo istotne pytanie. Czy po nowiu w waszym znaku czujecie się na tarczy, czy starczą? Może się do Rzymian starożytnych odwołam. To jest teraz pełnia, która ukazuje wam ogrom drogi. I ta droga na szczęście już jest za wami. I przyszłość, to jest też ciekawe, naznaczoną zaćmieniem, bo pełnia jednak dotyka osi węzłów księżycowych. Czyli ten dotyk przeznaczenia jest specjalnie dla was, podobnie jak dla byków, dla was również to przeznaczenie tutaj mości wam drogę. I szczególnie osoby urodzone pomiędzy 25 a 29 stopnia znaku Skorpiona to odczują. Oczywiście inne też, ale końcówka znaku w sposób szczególnie predestynowana jest do tego, by to zobaczyć. To jest zaćmienie, które będzie mocno determinowało wasze postępowanie, wasze działanie. Znak Skorpiona, jako ten szczególnie odczuwający, to wszystko, co pod spodem, powiem tak, że w jakiś sposób zaliczacie powtórkę z rozrywki. Ale to jest taka powtórka, z której płynie mądrość. Dzięki tej powtórce rozpoczynacie taki proces zrozumienia całości swojego życia w sensie odgórnym. Powiem, że to jest taki chichot albo uśmiech losu, co kto lubi. Jak na to będziecie patrzeć, tak to się oczywiście będzie rozwijało, ale przyjrzyjcie się temu. Dotyczy to wszystkiego, również pracy. Niekoniecznie musi doprowadzić do zmian, ale może nastąpić mocna reorientacja zainteresowań, mocna reorientacja wartości, powiedziałabym przewartościowanie. Powrót do czegoś, co was albo od dawna nęci, albo słuchajcie, zawsze was nęciło, ale nigdy tego nie było. I tutaj nie bierzcie pod uwagę wieku, ile macie lat. To jest naprawdę możliwość ponownego, albo po raz pierwszy przeżycia dzieciństwa, przeżycia układów rodzinnych, przeżycia układów pełnych ciepła i bliskości. Więc niespecjalnie obrażajcie się na to, co się wam wyświetli. Niech was to nie irytuje, tylko postępujcie zgodnie z tym wewnętrznym nakazem, tym, co was nęci, a pełnia okaże się dla was szczególnie szczęśliwa. Co u strzelca, u łucznika? No to powiem, że po pierwsze, jako że mamy pełnię pod koniec znaku Skorpiona i Byka, należy się wam podsumowanie całego roku. No i to jest takie swoiste razime, połączenie starego z nowym. I oczywiście potrzeba wielkiej odwagi z waszej strony, by jasno powiedzieć sobie o sprawach, które się zaktualizowały. Po prostu dla mnie istotne. Czyli znowu to pytanie, co, z czego mam, ile, za ile i dlaczego i co się komu należy i czy przypadkiem nie ma takiej sytuacji, że robię co mogę, a i tak jestem niezadowolona czy niezadowolony. Tych spraw już nieaktualnych będzie dużo.
I to nie powinno wywoływać w was jakiejś melancholii, takiego zniechęcenia, tylko powiedzmy podejście pełne zrozumienia. Jowisz, no bo to jest jego sprawka, na kogoś trzeba zwalić, słuchajcie, podważy podczas zaćmień, a właśnie zaczyna teraz od pełni, cały wasz dotychczasowy system wartości. U niektórych oczywiście, no nie będzie tak, że u każdego. A zburzone lub podane zostają pod dyskusję założenia i cele życiowe. Czyli co mnie kusiło, co mnie nęciło, teraz już mnie nie kusi, nie nęci i nie wiem dlaczego. Oczywiście u niektórych spowoduje to korekty subtelne. No, tak delikatnie niektórzy z was i niektóre z was będą się z tym obchodzić. U niektórych spowoduje taka konstatacja swoistą rewolucję. Tak? Wyłamanie się. I najważniejsze jest to, i to jest jakby clue tej pełni, że w waszym wnętrzu zachodzą milowe, kwantowe zmiany, nie wiem, zmiana świadomości, orientacja bardziej do środka, to jest też ciekawe. I to będzie dla was właściwy kierunek, bardzo inspirujący, ten do środka, bo na zewnątrz już się nie da. Bardzo też odczujecie to pod koniec roku, kiedy Jowisz już się znajdzie stacjonarnie w rybach, no i będzie buszował w waszych emocjach dalej. I teraz tak, ta orientacja bardziej do środka pozwoli wam zrozumieć, czym jest właściwy dla was kierunek. No i na przykład, jedni na skutek doświadczeń zmienią metody leczenia, bo zmieni się ich definicja choroby, taki jest proces całościowy. Inni zaczną realizować swoją duchową stronę życia, jeszcze inni wejdą w tematy artystyczne, w tematy filozoficzne, podróżnicze. Zakres działania tej pełni jest bardzo szeroki, ale najważniejsze to jest to wejście w środek, w głąb. Co u koziorożców? Powiem tak, że humory wam nadal dopisują. Ja bym się dziwiła, gdyby było inaczej tak naprawdę. Nie, bo prawie, że jest bezchmurny. A właściwie tam chmur nie ma. Wenus w waszym znaku aż do 6 marca 2022. No chyba nie może być lepiej. Oczywiście, cóż, Wenus w koziorożcu nie zapowiada hucznych imprez sylwestrowych, czy też hucznych imprez urodzinowych, ale zapowiada trwałość uczuć i postanowień. Jakie spiżowe będą te postanowienia. Macie zdolność nie tylko podczas pełni, ale ta pełnia też to uwypukli, widzenia wszystkiego od podszewki. Z drugiej strony, niezależnie od tego, czy odczujecie to widzenie w charakterze całkowicie metafizycznym, czy też całkowicie realnym, jedno i drugie przekuwacie na materię, na coś, co jest, na coś, co można sprawdzić. A dla was ta pełnia to niezwykła trafność decyzji. To jest piękny układ dla was. Dla niektórych to może być pomysł na zmianę wyglądu, imidżu, prezentowania się wśród ludzi. Pamiętajcie, że pomysły, które bardziej was akcentują, to kim jesteście, są teraz idealne, cudowne. Wenus a w koziorożcu zawsze opowiada o trwałości, o skuteczności, o stabilności własnych poczynań. Zatem cóż, Wenus w koziorożcu, cóż ona może znaczyć? Miłość na pierwszym miejscu. Osoby w związkach będą jeszcze bardziej zadowolone z tego, co mają. I poczują coś takiego, że oczywiście mam, jestem w rodzinie i moja rodzina jest moją wartością wewnętrzną również. Osoby bez pary mają szanse i możliwości bardzo duże, aż do 6 marca, znalezienia kogoś, z kim połączy was coś niesamowitego. To jest takie trwałe poczucie przynależności do siebie. Odczucie, że to jest ktoś, kto niejako jest waszym zespoleniem. I dla tej drugiej osoby też kimś takim będziecie, że czujecie się bardziej sobą w towarzystwie tej osoby.
i na pewno tego nie przegapicie i tego Wam bardzo serdecznie życzę. Co u wodników? Możecie mieć takie stwierdzenie, nie wszyscy oczywiście, to tak jest przecież, że obciążeń jest za dużo. I czasem to się może przełożyć na ogólne przemęczenie, bo też macie kwadratury. Zobaczcie sobie, niby Jowisz oczywiście daje pewnego rodzaju lekkość, ale nie do końca. Są kwadratury, tu jest Skorpion, tu jest jednak znak byka, no i to do waszego układu jest dokładny kwadrat. I mimo wszystko ta pełnia zaćmieniem, która jest błogosławieństwem pewnego rodzaju, bo pozwala na chwilę oderwać się od codzienności, bo jesteście zmęczeni, jesteście znużeni. Taka pełnia pozwala oderwać się na chwilę od doczesności, teraźniejszości, żeby była dobrze zrozumiana, i pozwala Wam ruszyć w podróż do przeszłości. Uważajcie, nie w przyszłość, to lubicie i to macie świetnie opanowane, ale do przeszłości. Węzły namawiają do powrotu czegoś bardzo ważnego, co było 9 lub 18 lat temu, albo wielokrotność, no, 36 i jeszcze dalej. Podokładajcie sobie. I one Wam dają istotny sygnał, te węzły, że coś z tamtego okresu, jakaś tematyka, albo jakaś osoba powróci podczas kolejnych zaćmień. Będziemy mieć trochę tych zaćmień, będziemy chodzić w ich rytmie i w związku z tym na to się bardzo mocno nastawcie, zwłaszcza te osoby spod znaku wodnika, które są jeszcze przed przejściem Saturna przez Słońce. Tak, wiadomo, że część już miała ten niezwykle urozmaicony kontakt z Saturnem, a część dopiero go będzie miała i zwłaszcza te osoby zwracają uwagę na 9, 18, 36, no i tak dalej, i tak dalej. To, co się działo wtedy, bardzo istotne dla Was kwestie. I nawet jeżeli taki powrót do sytuacji sprzed lat wielu, będzie oznaczał pewnego rodzaju odwrót. Delikatne przyznanie się do omyłki przy wyborze priorytetu, nawet systemu wartości, to po to jest i taka pełnia, bardzo jasna, bardzo życzliwa w sumie, i po to jest taka kwadratura, i po to są takie kwadratury, aby bezboleśnie i bardzo bezpiecznie do siebie dopuścić zrozumienie, przeszłość i jednocześnie bezboleśnie i bardzo bezpiecznie dla siebie opuścić nieżyczliwe i niemające perspektyw dla Was środowisko. To jest taka oferta tej pełni. Jednorazowa, powiedziałabym, bo są kwadraty. Zatem nie zwlekajcie z decyzjami. Co u ryb? A ryby mają cudowną pełnię przed sobą. Tutaj jeszcze raz akcentuję. Woda, Słońce oczywiście w znaku Skorpiona. Tutaj oczywiście są układy ziemskie. To jest Księżyc w byku. Czyli ta pełnia może być zapoczątkowana, może tak, owa jej cudowność może być zapoczątkowana informacją. Albo mailem, albo SMS-em od osoby, której dawno nie widziałyście, dawno jej nie słyszałyście, to może być rozmowa telefoniczna. Czasem to jest sytuacja na odległość, która się odbywa. Taka zupełnie nieznaczna. To jest fajne. Po czym może się rozpocząć ciąg niezwykłych wydarzeń dla Was, które odmienią Wasze życie na dłużej. Zróbcie sobie przestrzeń na szczęście. To jest tak, że pełnia coś rozpocznie. Oczywiście kolejny nów, kolejne zaćmienie będzie grał taką subtelną melodyjkę od środka i Wy się w nią wsłuchujcie i róbcie sobie tę przestrzeń dla siebie, gdzie można lepiej oddychać, gdzie można być po prostu szczęśliwą i szczęśliwym na swoich własnych warunkach, bo Jowisz do Waszego znaku zawita 29 grudnia 2021 roku i w moim odczuciu, jak sobie zrobicie tę przestrzeń, jak dotrze do Was informacja ciekawa tej pełni, to macie prawo od końca roku do
nieprzerwanego pasma sukcesów, do śmiechu. I dlatego najpierw dobrze jest poczuć, co naprawdę sprawia Wam przyjemność, daje szczęście, taki błogostan. To jest więcej niż przyjemność i szczęście. Na pewno bardzo ważna znajomość. To była znajomość, która mogła być przerwana lub nie do końca opowiedziana, dopowiedziana. I tym razem zachęcam Was bardzo szczerze i uczciwie, aby po raz drugi wejść do tej samej wody. Pamiętajcie, rozmowa, SMS, informacja od kogoś, kogo nie słyszeliście, nie słyszałyście dawno, nie widziałyście, a ta osoba miała w sobie to coś. I Wy dla niej też macie to coś. Oprócz tego, podczas tej pełni dochodzą też do głosu, mogą dojść do głosu propozycje zawodowe, to mogą być spektakularne propozycje, więc znowu informacje. Traktujcie te informacje jako coś dotyczące kwestii zawodowych, co jest zapowiedzią wielkiej prosperity na przyszłość. Raz na 12 lat macie Jowisza w swoim znaku, więc on będzie od końca roku i trudno byłoby go tak po prostu wypuścić z rąk bez niczego, a więc życzę Wam wykorzystania tego Jowisza w 100%.